GKS Tychy 1, Lechia Gdańsk 3. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się zaraz po pierwszym spotkaniu Fortuna pierwszej ligi w niedzielę 5 listopada. Mecz w Tychach, spotkanie bardzo atrakcyjne, bardzo otwarte. No i tutaj należy oczywiście pochwalić ekipę gości, która z Tychów wywozi komplet. Ale po kolei, no przede wszystkim bardzo udane tygodnie podopiecznych trenera Szymona Grabowskiego, no bo jest to trzecia kolejna wygrana w lidze z rzędu. No i w ogóle ten ostatni czas dla Lechii naprawdę bardzo ciekawy, no bo od tego zimnego prysznicu w Sosnowcu to są kolejno 4 wygrane, a także 3 remisy. Oczywiście po drodze było to odpadnięcie w Pucharze Polski z Wisłą Kraków, natomiast generalnie trudno się nie zgodzić z tym, że teraz Lechia jest na takiej naprawdę fajnej fali i na odpowiednim kursie do Ekstraklasy. Natomiast jeżeli chodzi o to spotkanie, no to myślę, że mecz no chyba niewykorzystanej szansy. No tak to trzeba definiować. Przecież podopieczni Dariusza Banasika, więc dzisiejsi gospodarze mieli realną szansę na to, by wskoczyć na fotel lidera, by po dopisaniu sobie 3 punktów właśnie zająć pierwszą lokatę i wykorzystać te ostatnie słabsze tygodnie Odry Opole. Tak się jednak nie stało. Myślę, że Lechia od początku grała z dużym zaangażowaniem i też z pewnym planem na ten mecz. Nie oddała inicjatywy rywalom, tylko sama od początku chciała jakby kontrolować wojskowe zdarzenia i naprawdę wyglądało to fragmentami rewelacyjnie. Najpierw pierwszy gol to jest oczywiście Maksym Holan, który fajnie się przedarł w polu karnym rywali, nic nie robiąc sobie jakby z asysty piłkarzy Tychów, no bo to było właściwie 4-5 zawodników w swoim polu karnym, ale tutaj fantastycznie przedarł się ten pomocnik, który też ma za sobą niezłe chwile, no bo przecież trafił w tym meczu z Stalą Rzeszów. Później, dopiero w drugiej połowie była odpowiedź Tyszan i też taka bardzo ciekawa bramka, natomiast bramka myślę, że no nie chcę powiedzieć w przypadku, natomiast dobyta dość niespodziewanie, no bo takie długie podanie na kilkadziesiąt metrów do Bartosza Śpiączki, który też no miał łatwe zadanie, no bo Piła przegrał z nim ten pojedynek o piłkę, no i też tak trafił dość szczęśliwie i ta piłka na samym końcu zatrzepotała w siatce, natomiast później błyskawiczna reakcja Lechii i właściwie najlepszy możliwy sposób, a więc trafienie bramki, która ponownie dała Lechii w tym meczu prowadzenie. Kapicz strzelił bramkę, też fantastyczne wykończenie, no i też taki generalnie strzał, bardzo mądry, przede wszystkim precyzyjny, ani na siłę, tylko jakby z doskonałym właściwie tutaj przymierzeniem i ta piłka oczywiście zatrzepotała w siatce. Potem bramka na 3-1, myślę, że Lechia już była na fali, już była rozpędzona, jakby też świadoma swojego takiego dużego potencjału, no bo pewnie jakbyśmy porównali potencjał obu drużyn, to myślę, że mógłby być podobny, natomiast więcej takiej walki, determinacji wykrzesali z siebie zawodnicy Lechii. No widać, że też no, drużyna Szymona Grabowskiego jest taka natchniona i też naprawdę dobrze funkcjonuje bez swojego lidera, więc Luisa Fernandeza, bo to też trzeba powiedzieć, bo zastanawiano się, jak właśnie poradzi sobie ta gdańska drużyna. Tymczasem bez swojego takiego naturalnego lidera, kapitana, wygląda to naprawdę nieźle, bo to jest czy Holan, który dzisiaj trafił, czy Kapicz, który również zanotował bramkę. Ci piłkarze biorą grę na siebie i naprawdę funkcjonuje to fragmentami bardzo, ale to bardzo dobrze. Tyszanie właściwie nie mogli odpowiedzieć, było kilka prób z dystansu, czy to Śpiączka, czy wcześniej Rumin, który grał od początku, natomiast no nie było właściwie nic konkretnego pod bramką ekipy gości. Rzut oka na tabelę, tak to wygląda po tym spotkaniu, myślę, że warto do tego się odnieść, bo tak jak powiedziałem wcześniej, GKS Tychy miał realną szansę na to, by zająć miejsce na fotelu lidera, Lechia tym samym awansowała, Tyszanie spadli na lokatę 5, natomiast generalnie jak sobie spojrzymy od miejsca 1 do właściwie 9, 7 punktów różnicy, także wiele ekip zamieszanych w tę walkę o Ekstraklasę i niesamowicie nam to się wszystko kotłuje. Jest ta walka, są naprawdę małe różnice, jeżeli chodzi o punkty, także naprawdę spłaszczył nam się ten czub, a to dobrze, bo myślę, że tylko na plus, jeżeli chodzi o taką rywalizację i każdy kolejny mecz może nam przynosić jakichś nowych bohaterów, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, słabsza dyspozycja Odry powoduje, że gdzieś tam Lechia fajnie odpaliła, Tyszanie tego nie wykorzystali, natomiast no, też trzeba chwalić właśnie Lechię, która w ostatnich kilku dniach zanotowała 3 zwycięstwa, bo to był najpierw mecz ze Stalą Rzeszów, później wygrana w środku tygodnia z Polonią, pamiętam ten mecz przełożony, no i dzisiaj arcyważna i arcy właśnie istotna wygrana z ekipą GKS-u Tychy. Tak to wyglądało w skrócie, oczywiście na samym końcu zachęcam wszystkich do tego guzika o nazwie subskrybuj, kliknijcie koniecznie, żeby być na bieżąco, dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.